Elżbieta Czabator to jedna z uczestniczek programu Rolnik Szuka Żony 8, której losy wśród widzów wywołują ogromne emocje. Publiczność do teraz emocjonuje się jej nieudaną relacją z Markiem, a tymczasem Elżbieta pokazała się w towarzystwie nowego, lecz znanego już widzom show, mężczyzny. Elżbieta Czabator z Rolnik Szuka Żony 8 na czułym zdjęciu z Ryśkiem. Ostro zabalowali. Elżbieta Czabator narobiła sporego zamieszania w programie Rolnik Szuka Żony 8. Poczynania 56-letniej rolniczki widzowie śledzili z zapartym tchem, a część z widzów nie mogła się powstrzymać od krytykowania Elżbiety, która po prostu realizowała zalecenia produkcji programu. Jednym jednak widzowie się nie mylili, gdy Elżbieta postanowiła, że jej wybrankiem będzie Marek, prawie nikt nie wróżył tej parze przyszłości. I rzeczywiście, związek, który przed kamerami wyglądał na sielankę, skończył się katastrofą i niesmakiem. Elżbieta wyznała, że Marek poza kamerami okazał się kompletnie innym mężczyzną, który w dodatku, bardziej od niej interesował się jej domem. Gdy okazało się, że Elżbieta i Marek już nie są razem, wielu widzów zaczęło łączyć Elżbietę ze Stanisławem, którego wcześniej rolniczka odrzuciła. Stanisław, chociaż był początkowo jej faworytem, w programie nie do końca pociągał Elę, jednak wspólne zdjęcia po finale programu pokazały, że ta dwójka znalazła wspólny język. Teraz jednak Ela zaskoczyła ponownie, bowiem do sieci trafiło wspólne zdjęcie Elżbiety z Ryśkiem. Ryszard to pierwszy z kandydatów, którego Elżbieta pożegnała z gospodarstwa. Była totalnie na nie, ale widać, że ich stosunki po programie są więcej niż poprawne. I bardzo dobrze.